Witajcie, Maciej z tej strony, trochę w kolejnym odcinku z Hardonature na modyfikacji Kaiser Redux jako kreta. W tym odcinku spróbujemy się zdesantować, zobaczymy jak to pójdzie. No desantujemy się na Hamburg, więc nie wiem jak to może pójść. Ogólnie nie powinno do nas przypłynąć flota, która miała nam pomóc, ale jest tam, płynie. Więc wygląda to znakomicie, nie powiem. Okej. Okay. Lądowaliśmy. Okej. Okay. Woli się rozchodzimy. Widzę, że armia niemiecka się tutaj zbiera, ale dosłownie my też się zebraliśmy. No i atakujemy. Dobra. Więc tak, Marines, wy pójdziecie do tego frontu. I dosłownie otworzyliśmy nowy front. Macie za swoje, za to wszystkie desanty, które mi robiliście od tyłu. To jest zemsta. Zemsta za tamte desanty. No. Okej. Okay. Szczerze powiem, no, dobrze nam idzie. Możemy już zmniejszyć sobie. Okej. Okay. Okej, okay, niech się tutaj zajmą tymi. Musimy się zająć najpierw tymi dywizjami, a ci nasi kolejni, no, powoli przyjmują. No. Okej, okay, Jemen. Wow. Kurde, przez to, że tutaj byli, no to trochę słabo, ale trochę Jemenowi pomogliśmy. Dobra, ale tak naprawdę Niemcy są jedynym majorem w tej frakcji. Więc wystarczy, że ich nieco pokonamy, no to to wtedy się nam uda, tylko że musimy najpierw, tak powiem, stworzyć nieco stabilniejszy front. Coś się nam... czy czegoś nie mamy? Czołgów trochę nie mamy, a za to mamy dużo, dużo, dużo tego. W takim razie Remove. Ile to nam? 179. To wszystko zamieniamy na mechanizowane. I tutaj możemy dodać w sumie jeszcze trochę zmechanizowanych. I nam po pierwsze manpower nieco wróci, a po drugie już będzie nieco lepiej. Oczywiście nam trochę dywizje, jeżeli chodzi o to, pogorszyły się, ale chciałem, żeby nieco, że tak powiem, się zamieniły tutaj jakościowo. Bo dosłownie tutaj nie ma jakiejś dużej różnicy. Więc jak się przebiliśmy od Hamburga, no to dosłownie musimy poczekać jeszcze na naszych sojuszników i tak, po pierwsze do dołu wszystko musimy sobie odbudować niestety, ale tutaj te wszystkie rzeczy. Musimy nieco podbudować port. Mamy słabe zaopatrzenie. W ogóle samolotów tutaj nie wysłaliśmy swoich. O nie, nowoczesne samoloty niemieckie. Ups, widzę, że tutaj nieco słabo idzie nam.
To zaopatrzenie jest kompletnie zrypane. Się dosłownie tak wolno tutaj wszyscy wybierają. Dobra, jednak na razie musimy... What the heck? Konstantynopol nam zbombardowali. I nie mamy w ogóle żadnego... Nie mamy żadnego war supporta przez to. Zaraz wszystko... Dajemy, musimy odbudować nasz war support, bo dosłownie nam go zniszczyli. Z pierwszą bombę atomową zesłali na Konstantynopol. No nie, nie wierzę w nich. Okej. Tak, pamiętajcie w historii, że pierwsza bomba została zrzucona na Konstantynopol. Bo Bizantyńczycy byli najbardziej zorganizowaną armią na świecie. Która jako pierwsza wprowadziła zmechanizowane dywizje. W ogóle wprowadziłem zmechanizowane, nie patrząc ile dokładnie miałem. Trochę źle. Dobra, ale mamy wystarczająco. Piszę, że niby jest ok. Niby mamy wystarczająco już. Się nam ułożyły wszystkie dywizje. A... Jeżeli chodzi o odbudowę... nie to chciałem. Chciałem port. Port musi być na górze. Okej, bułgarski szpieg został złapany. Dosłownie wszyscy tutaj. A mamy 60 dni do odkrycia całych wszystkich szyfrów niemieckich. Okej, tutaj sobie jakoś trzymają się. Ja szczerze za bardzo tutaj nie ingeruję. Tutaj widzę, że część dywizji jest, która mogłaby popłynąć tutaj. Przyjęliśmy wyspę, czy oni zaatakowali? Nie, oni zaatakowali. Okej, więc teraz czekamy, jak tutaj kod zostanie złamany. My mamy 100 dziennie zmechanizowanych, więc to jest naprawdę ogrom. Powoli sobie odbudujemy tutaj. Tylko nadal potrzebujemy dużo arty, bo później sobie arty jeszcze wdamy. Więc... Jak tutaj wszystko nam się dobrze ułoży, to powinniśmy na czas... Ile tutaj będzie? 100 dziennie... 60... 6000. Nice. Więc może w międzyczasie, jak tutaj nic nie robimy, no to rozdajmy medale. Teraz to są komunistyczne medale. Tutaj tak naprawdę mało co robiliśmy, bardziej przyjmowaliśmy puste terytoria. Okej, co tutaj robiliśmy? To. W takim razie robimy dalej. To. I... Jeszcze 30 dni. Nie powiem, te 30 dni oczekiwania jest... dosyć... stresujące. Jak to wygląda w powietrzu? W powietrzu... nie mamy już żadnych swoich samolotów. A, bo wysłaliśmy je z powrotem, bo...
Musimy sobie po prostu patrzeć, czy nasze... Czy tutaj nam nic nie robią. Tutaj została pokonani. Tak naprawdę niech oni stoją, ta armia. Ja za bardzo nie mam tutaj, że tak powiem... uwagi, żeby tam wszystko pilnować. Myślałem, że tam wszystko będzie fajnie i w ogóle, ale nie. Ogólnie w ogóle już odbudowaliśmy sobie to. Więc to nie jest jakieś takie, że straciliśmy mega. Tutaj atakują. My dosłownie stoimy. I się takie, dlaczego oni stoją? Co oni planują? No co my planujemy? W ogóle to jest chyba, że nam da lepsze, szybsze właśnie badanie tego. Ja zawsze zapominam tego robić. Tak chyba jak każdy gracz. Hoja. Okej. Okay. Są to walić na jakiś port? Nie. Możecie się, że tak powiem, o tak zająć tym? Bo dosłownie oni bardziej wkurzają mnie niż coś porządnego zrobili dla kogokolwiek. W ogóle stal. Teraz tyle stali my importujemy. A jak wygląda to z zaopatrzeniem? Już lepiej to wygląda. Mają tam 5. Właśnie 5. A. Ale to nie jest jeden z tych. Dobra. To jest jeden z tych tutaj. Zmieniłem się model? No chyba już mamy zmieniony model. Tylko że mamy tutaj customowy to, więc. A jak to wygląda? Potrzebujemy realnie z 12 tysięcy. 6 tysięcy. Wiecie co, ja wprowadzę może już zmiany do tego. Mamy wystarczająco dużo. Więc tak. Tutaj armor nieco. I silnik. I teraz w takim razie to zamienimy na MK2. Mamy 30 tysięcy do przerobienia. Dobra, jak to wygląda tutaj? Na razie Strike Force, jeżeli... Dobra, mamy to zrobione. W takim razie tylko tutaj sobie włączmy jakieś wyszukiwania. I czy mamy coś ciekawego tutaj? Mamy więcej stali trzeba. Jesteśmy głównym importerem stali. Dobra, w takim razie odpalamy i odpalamy front. O, jakoś idzie. Dobra, Francja ogólnie rzecz biorąc, Paryża ciągle nie mogą zdobyć, ale chodzi o to, że my Berlin musimy zdobyć. I od pewnego momentu oni powinni po prostu chyba pójść tutaj do Afryki, wrócić. A jako, że my mamy tutaj wojnę, no to hehehehehe. A tutaj widzą, że chcą jednak walczyć, więc dobra, popchniemy tutaj nieco. Więc oprócz tego, że my tutaj jesteśmy, tak naprawdę nikt inny nie jest. I... Tak, mamy Marines. Ci Marines walczą. To są ci, to są ci. To są ci, oni są akurat ważni, więc trochę trudno mi tutaj ich odesłać. Więc mamy braki w sumie tak naprawdę w personelu, w dywizjach. Bo mamy ich niezbyt wystarczająco na to.
A nasi sojusznicy kompletnie nie chcą tutaj przypływać. Dopiero teraz przypłynęli z powrotem. Więc... A Berlin ma jakieś obrony? Nie, Berlin nie ma obrony. Więc jak my będziemy na przedmieściach Berlina, no to... No, nie powiem, będą trochę zaskoczeni, że tutaj jacyś goście, którzy zostali zdradzeni kilkanaście wieków temu, że został zdobyty Konstantynopol, to że oni wracają tutaj w Berlin, teraz zdobywają. Okej. Okay. Czy coś tutaj jest ciekawego? My chcemy Niemców dalej robić. 50%. Więc no mamy problem, bo mamy zbyt mało tutaj dywizji. Nasi sojusznicy wreszcie przypływają. I my tutaj możemy sobie nieco robić. O, tutaj masz jakieś... Wow! Ty jesteś dobrym. Teraz zauważyłem. W ogóle ci Marines, oni są nawet dobrzy, bo to są takie dywizje, które mają pewne boosty. Ok, widzę, że już musimy to przestać, bo nasze dywizje tutaj stają okrążane. Mamy tutaj jakieś powietrze więcej tego? No właśnie, teraz przypłynęło. A jak tam Paryż? Paryż został zdobyty wreszcie. Nice. A my, no niestety, nie mamy tyle wystarczająco dywizji. Straciliśmy część. Część Marines widzę, że straciliśmy. To znaczy, że trzeba będzie je wyprodukować jednak. Myślę, że jednorazowo potrzebujemy mnóstwo dywizji. Tak naprawdę możemy wziąć z innego źródła. Więc niech oni tam płyną. A no, jesteśmy zepchnięci znowu do tego samego, samej pozycji co wcześniej. Na komicie, dosłownie. Nic się nie zmieniło. Tutaj wygląda, no powoli robimy większy port, ale mamy taki problem, że tutaj mało co dywizji jest. Tutaj Niemcy nieco powysłali na tym. No, to jest najgorszy moment, kiedy w tej grze, kiedy dosłownie nic nie idzie, bo dosłownie nie mamy wystarczająco dywizji. Część dywizji została zabita. Więc musimy podesłać sobie nieco tych, że tak powiem, poharatanych. Tutaj Francja sobie jakoś radzi, bo tak powoli robi, ale jest bardzo powoli. Jest tutaj w sumie te dywizje, ale one od razu mówią, one jeżeli je zabiorę, to się boją, że oni za chwilę coś głupiego zrobią. Brazylia w ogóle rzecz biorąc to jest ciekawym krajem. Ameryka, tak jak mówiłem, wysłałem im to i oni nie wiem co oni po prostu nie atakują nas i to wystarczające jest. Samoloty, no to my to tracimy dużo, w ogóle nic nie zdobywamy. Straciliśmy na tej wojnie też sporo przez Niemców. Ale Niemcy stracili 5 milionów. A Reichspak, no masz los, sam Reichspak stracił 25 milionów ludzi. Więcej niż druga wojna światowa. Okej, róbmy to, potrzebujemy... O, tutaj jakiś... Coś do powietrza zawsze. No, mamy problem z tym, że czasami zapasy są. Ale to przez to, że niszczą własny kraj. Tutaj się im udało nieco popchnąć. Fajnie jakby zrobili taki jeden wielki front i zepchnęli. To by było znakomite.
Ale jest taki problem, że trudno to sobie wyobrazić. Ogólnie rzecz biorąc, to przez przypadek w ogóle tutaj daje nam się odbić te tereny. Ja w ogóle nie chciałem tego. Więc znakomicie. W ogóle mamy tutaj mega tego. Gdy się zdesantowali od tyłu. No jak mówię, to jest czasami taki wina bardziej naszych sojuszników, którzy w ogóle tutaj nic nie robią. My część dywizji tutaj mamy na siebie. Na sobie. Ale przydałoby się trochę, tak powiem, ich tutaj odciąć, żeby jednak nie było aż takie dużo tych. Myślę, że teraz trzeba mikro porobić. Tutaj mamy takie piękne możliwości. No, Muscat skapitulował wreszcie. To jest pierwszy raz, kiedy został skapitulowany. Chyba, bo mi się nie wydaje, żeby tak często był. Teraz czekamy, bo chcę, żeby tutaj weszły jakieś dywizje, żebyśmy je odcięli. Ogólnie rzecz biorąc, to mamy dosyć dużo tych, no, zmechanizowanych. Więc może zrobię to, co miałem zrobić. Stworzymy piekielne dywizje. To jest dosłownie piekielna dywizja. Dywizję dosłownie z piekła. Widzicie to? To są dywizje z piekła. Mają taki soft atak, że po prostu oni jak masło się topią. No, jakieś tutaj dywizja. W tym razie możemy ciebie tutaj posłać, żebyś ćwiczył. Północna Anglia? Nie sądzę. A, nasze dywizje się kończyło tutaj. Dobra. Niech tutaj sobie pojadą i sobie porobią nieco. My tutaj wysłaliśmy część dywizji, żeby atakowała. No, mi to zbytnio nie obchodzi, czy mi się uda, czy nie. Nie chcę, żeby po prostu ich stracić i tyle. Tutaj widzę, że nie chcę odciąć jedną dywizję, ale dosłownie nie ma znaczenia. Okej. Okay. No, wreszcie coś się dzieje, nie powiem. Jeżeli udaje nam się wreszcie ich jakoś ciachać. No, jak sami widzicie. Tak naprawdę, wiecie, co jeszcze mógłbym sobie zrobić? Anti-air. Dosłownie to wziąć. I tego też zacząć produkować na masową skalę. Bo wtedy te dywizje, one by jeszcze mi niszczyły te właśnie powietrze, samoloty. Więc to bym sobie zamienił i bym sobie zmienił wtedy na anti-air. No, zmieniłem sobie. Do wyprodukowania tylko 2000 tego i dzięki temu po prostu byłbym, jeżeli chodzi, lepiej, jeżeli obronę. Bo tak to kompletnie
Adam na obronie. Tutaj powoli puszują. Nie, jak mówiłem, to mnie w ogóle nie obchodzi. A mnie obchodzi to, żeby te dywizje popchnęły po prostu te dwie prowincje i okrążyły. Więc na tym zakończę. Jak te dwie dywizje okrążą. Nikt się nie spodziewał pisantyjskich czołgów. I bum. I tak naprawdę powoli tak można całe Niemcy porobić. Tylko mówię, to jest tak powolna droga, że mi się wydaje, że teraz zrobią sobie chwilowe... chwilową przerwę zrobię po grind pomiędzy odcinkami i jak już będziemy przy kapitulacji, to ja po prostu wtedy zakończę, bo jeszcze są rzeczy do zrobienia, więc widzimy się w tak naprawdę pod koniec wojny w następnym odcinku. No to cześć!